I hej, z Maklar Games i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Tak jest, jest, mamy update 1.21, właśnie wystartował w sumie już wczoraj o północy, powiedzmy update 1.21 do Black Ops Cold War. Jeszcze nie jest to oficjalne rozpoczęcie sezonu 5. W sumie nie wiem, kiedy widzicie wy ten film, ponieważ tak naprawdę ja go nagrywam w czwartek, wy możecie nawet go widzieć i w tym tygodniu, w piątek nawet, czy w sobotę, po premierze już powiedzmy sezon 5, ponieważ tak jest, sezon 5 został minimalnie opóźniony i w sumie też nie miałem zbytnio czasu zrobić tego filmu, teraz mam bardzo mało czasu, a ten film i tak jest dosyć długi, więc co w sumie, czego nie wkluczę w tym patch notesach, w tym filmie zwykle jest update 1.21 i zwykle wszystkie zmiany wkluczam w jednym filmie, w tym przypadku ominę bronię, ponieważ bronie zajmą nam jakieś 20 minut, z czego nie chcę, żeby ten film trwał godzinę, co nie, więc w tym przypadku, tak jest, pierwszy szybko mówimy o opóźnieniu, tak jest. Opóźnienie, jakby tutaj przyczyny są ciekawe, ponieważ niby tam jakieś testy poszły źle i tak dalej, po prostu Activision po 12 godzinach dopiero oficjalnie odpowiedział. My już oczywiście wcześniej widzieliśmy, ponieważ tam Sony nam powiedzmy dało znać, no tak pseudo dało znać, nieważne. Update miał być oczywiście, jak to się zwykle mówi, że 24 godziny przed, przynajmniej na, jak wiadomo, konsolach PS4, PS5, ponieważ my mamy powiedzmy możliwość pobierania tego wcześniej. Aby wiadomo, mieć takie rzeczy teraz jak w grze, na przykład jeszcze sezon nie wystartował, a my mieliśmy miotacz ognia. Mamy nowe menu i tak dalej, które będę w sumie wam tutaj szybko pokazywał. Czemu update został opóźniony? No, jak już powiem, te niby przyczyny testów oraz jeżeli ktoś nie wie dat, ponieważ możecie być ciemni, ja jakby rozumiem wszystko, nie, czemu są wszyscy ciemni, bo ja w jednej chwili nie ogarniałem sam, o co tu chodzi, co tu się w ogóle od Janie Pawle, to nie, ponieważ to jest jakiś really shit, dosłownie. Oni trzy razy przestawiali w tę datę premiery sezonu, gdzie do premiery zostało 12 godzin, to było straszne. Oficjalnie premiera miała być o 6 rano w czwartek, czyli już byśmy grali, normalnie ja bym streamował, lecz w tym przypadku został ten update przerzucony, premiera sezonu, czyli premiera Battle Pass na piątek, 6 rano. Żebyście zapamiętali, zarezerwujcie czas i tyle. Nie musicie więcej wiedzieć. Jakby o tej informacji, o tej powiedzmy całej sytuacji możemy sobie pogadać spokojnie na live, ponieważ było to straszna kołomyja. Dobra, przechodzimy do samego Battle Passa. Zawartość. W tym przypadku będą oczywiście dwie nowe bronie w Battle Passie. Na 15 poziomie będzie M2, EM2. Jest to powiedzmy no jedna z dwóch broni, która będzie dostępna w Battle Passie. I w tym przypadku ten sezon rozszerza arsenał jeszcze Black Ops Cold War Zimnej Wojny oraz Warzone z nowym karabinem EM2, szturmowym oraz TAK-9 ze zmiennym ogniem. Tak jest, słyszeliście. TAK-9 będzie na 31 poziomie, on będzie miał zmienny ogień wraz z dodatkami, które będą mu tą funkcję umożliwiały, czyli normalnie chyba będzie strzelał trójkami, coś w tym stylu, a jeżeli chcesz, będziesz strzelał full auto, więc zajebiście. Moim zdaniem fajnie, gdyby więcej broni takie rzeczy robiło. Byłoby naprawdę bardzo fajnie, do tego będzie oczywiście ekskluzywny skin na Kitsune, ale to słynę zaraz. zaraz. Jeśli chodzi o powiedzmy dwie pozostałe bronie, czyli Laska oraz Marshall Shotgun Pistol, tak jest, dobrze słyszeliście, jest to taki pseudo obrzyn, czyli Marshall Shotgun Pistol. W tym przypadku będzie to, jakby to powiedzieć, znowu będzie rozpierdol w społeczności, ponieważ ta broń będzie podwójna, będzie można mieć podwójne pistolety. Ta broń będzie miała tak zwany Dragon Breath, a to jest najgorsza rzecz, która, jakby miał pomyśleć jakieś rzeczy, którą gracz Call of Duty hejtuje najbardziej, jest to Dragon Breath, czyli ognisty podmuch smoka. Jest to dodatek, który sprawia, że twój śród z shotguna się zmienia w ogień. To jest najgorsza rzecz ever, w sensie wiadomo, to było w Black Ops 4, chyba ten shotgun miał na... Tak, miał chyba spas też kiedyś, nie wiem, wiem, że na przykład WW2 też był ten dodatek, było to straszne, było jakby, nigdy nie, jakby ludzie na to nie patrzeli, jakby wiecie, oni tego nigdy nie nerfili, było to straszne, aż się nie mogę wysłowić, więc no, tutaj nie będę jak szumiem, rozgrywa się, nie mam ani trochę czasu, mam dosłownie pół godziny, żeby ten zrobić film i zmontować go, więc to jest w ogóle hardcore, bo pewnie mi się nie uda, więc no. Nowa misja operatorów, jak i w trybie zombie, tak jak i w multiplayer, bardzo fajnie. Nowa darmowa taśma, jedna w sobie będzie w Battle Passie, aby to powiedzmy tutaj, nie pomylcie tego, ponieważ darmowa taśma, a Wurtracks, czyli muzykę, którą możecie słuchać w menu, a muzykę, którą możecie słuchać podczas, jakby gdy edytujecie swój pojazd i nakładacie muzykę, to jest kompletnie dwie rzeczy. Wiadomo, możecie sobie słuchać muzyki podczas gry, danej jakby wiadomo z listy całej, a jak wsiądziecie na samochód, to ta muzyka się włącza, więc pamiętajcie, Wurtracks oraz taśmy, są to dwie kolejne inne rzeczy i w tym przypadku tak zwany mixtape, czyli ta taśma będzie zawierała tracki z World at War, tak jest, World at War, i w tym przypadku mamy cztery piosenki, będzie to Czarne Koty, Pożar Psa, Wrota do Piekieł oraz Dzika Karta. Są też te cztery, powiedzmy, no, songi, które będziecie mogli sobie słuchać w każdym momencie, jeżeli je włączycie w menu. No i do tego pewnie zakładam, że będzie także World Track, który będzie można sobie założyć na dany pojazd, jeżeli jedziecie i słuchacie, a nie, że poszczególnie włączyliście muzykę w menu, więc bardzo fajnie, jakby, no wiadomo, no, po co mogło być po Black Ops 4, przecież po Black Ops 4 był Cold War, więc jakby wiadomo. Kolejny subtrack, jak wiecie, w czwartym sezonie ostatni mixtape to był Black Ops 4, więc no,
No, mogliśmy się tego spodziewać, nie? Zobaczymy, co będzie w sumie w przyszłym sezonie, bo no nic im nie zostało zbytnio, nic im nie zostało. No chyba, że jakiś będzie oldschoolowy mixtape, nie wiem, zombie songów, nie mam pojęcia. No i przechodzimy dalej. Nowy motyw w sumie sezonu pewnego tak jest, to co w sumie widzicie już od kilku minut w tle, mam nadzieję. Jest to fabryka, po której się przemieszcza Samantha z Zimborasą, oczywiście moim zombiakiem Fredem. I mamy w sumie w trybie zombie, powiedzmy, kryształy, jak to zwykle, mroczny eter. W ogóle to fajne, że nas śledzi ten Disciple, czy jakoś się tam nazywa, arcypodelec, nie pamiętam, jak się tłumaczy jego nazwę. W multi jest podobnie, tylko że po prostu nie ma kryształów, są też numery, te numery widoczne, te dźwięki numerów, bardzo fajne. No menu zajebiste, Cox, jak na razie wrażenie zrobiło na mnie zajebiste. No i co? Przechodzimy do bardzo ekskluzywnego skina, które możecie zdobyć. Jest to właśnie ten oto skin, w sumie ekskluzywny. Rave będzie miała pseudo 3 skiny, ponieważ będzie miała ten pierwszy główny, nie, na pierwszym levelu. Będzie miał ten właśnie na setnym, który zaraz pokażę, lecz zanim przejdziemy do setnego, chciałbym właśnie pokazać ten, ponieważ ten będzie bardzo ekskluzywny. Jeżeli kupicie Battle Passa od 11 sierpnia do 26, otrzymacie właśnie ten oto skin, który już był porównywany z Fortnite skinem, ponieważ on jest tam bardzo popularny, jest praktycznie identyczny z tą maską i w ogóle, no, są nawet memy, jak sobie znajdziecie, to ogarniecie. Ale no tak, to jest ekskluzywny skin, jeżeli kupicie Battle Passa, otrzymujecie dodatkowy skin na Kitsune. Bardzo fajny moim zdaniem, to taki trochę paydayowa ta maska i tak dalej. No nic, bardzo Fortnite'owo, ponieważ ten skin naprawdę przypomina ten skin z Fortnite'a. I mamy na setnym poziomie zajebisty skin. Wow, ten skin naprawdę wygląda konkretnie w sumie na trailerze samym, go widzieliśmy na Battle Passie, bo w sumie trailera nie było w ogóle. Jakby ja wiem, czemu w sumie teraz marketingu nie ma, jakby tego sezonu trzeciego zbytnio dużego. Nagle był, ale potem nie znikł i tak dalej, bo Vanguard będzie w tym miesiącu jakby pokazany, więc wow, przygotujcie się, to nie? Więc mamy ogromną ilość Vanguard. Jakbym miał teraz gadać o Vanguardzie, to ten film by trwał 2 godziny, więc serio, będą oddzielne filmy, gdzie będzie więcej czasu, gdzie będziemy sobie gadali tylko o Call of Duty Vanguard, czyli nowy kod, który wychodzi już w tym roku. I Vanguard tak jest, jest to 100%, mogę wam potwierdzić, no chyba, że naprawdę by zmienili nazwę gry, ale 100% Vanguard, jak na razie na dzień dzisiejszy się będzie tak nazywać ten kod Vanguard, więc no, bardzo fajnie. I tak, to jest ten właśnie skin, który wam miałem pokazać na setnym levelu. Jest to Kitsune i ten no, skin jest zajebisty, ponieważ przypomina mi właśnie skin z Black Opsa 4, gdzie mieliśmy to takie właśnie numeryczne, wiecie, numery się po prostu przeplatały przez, powiedzmy, całe ubranie i w tym przypadku jest podobnie. No ten skin wygląda zajebiście, będą takie, powiedzmy, japońskie jakieś tam znaki i tak dalej, przeplatały się, no i wiadomo, i tam te numery całe, więc zajebiście to wygląda. Do tego oczywiście standardowo będzie 20 nowych challenge w trybie multiplayer, tak jak i w zombie, oczywiście, wiadomo, dostępnych no wiadomo, gdy wbijecie dany level, czyli no wiadomo, maksymalnie 200, co 10 leveli będziecie mieli nowy challenge, no i równa się 20, ponieważ 200 leveli jest to wszystko, co powiedzmy jest najbardziej wartościowe. Ale tak, na tą chwilę w sumie został dodany tak zwany miotacz ognia, tak jest miotacz ognia, który, jak zresztą widać, tutaj mamy w tle miotacz ognia. No, można spopielić nieźle na bliskim dystansie wrogów, jeżeli ktoś używa flag jacket, czy tam kamizelkę kuloodporną, czy jak to tam się nazywa, no to ciężko jest go zabić, z czego jakby zrozumiałe, lecz tak, no on działa identycznie jak w Black Opsie 3 czy 4 i też jak Firebreak miał taki właśnie metacz ognia, momentalnie w sekundę spala z bliska i easy, i masz killa, więc no, bardzo, bardzo fajna broń, 1500 tylko 3 punktów, więc tutaj pewnie będzie sporo balansu, zobaczymy jak to będzie. Także w tak zwanym Prestige Shopie dostał dany w sumie na wybór print marzyciel, marzeń już można go sobie kupić, jak dalej jest to skin na ten rewolwer, Magnum, czy jak to tam się mówi, o nie? Dobra, przechodzimy dalej, w sumie Prestige Shop, ten skin się nazywa Dream Crusher, w sumie po angielsku, nie wiem, tak jak po polsku możecie sobie zobaczyć. No i będą także dostępne nowe wizytówki klasyczne z Black Ops 4 zaanimowaną wizytówką z poziomu 50. Bardzo fajnie, z Black Ops 4, więc bardzo, bardzo fajnie. Oraz Stryker i Hudson będzie, powiedzmy, w mid-season update wraz z Numbers eventem. Tu mamy potwierdzenie tego. W sumie samych operatorów możecie sobie teraz obejrzeć w grze. Oprócz Hudsona, bo Hudson będzie jakby w sklepie, a tutaj, no i to wiadomo, ten Stryker też będzie w sklepie w ogóle. A propos tego Strykera, on będzie miał też podopiecznego i w tym przypadku nie będzie to zamek, nie będzie taki zwierzak, będzie tylko pisane urządzenie elektryczne i tym urządzeniem elektrycznym jest RCXD. Tak jest, RCXD ma mini samochód i będzie go śledził podczas, powiedzmy, menu. Będzie to śmieszne, ale no, ten właśnie Stryker będzie miał to taki bundle w mid-season w eventie The Numbers, w którym zakładamy, że będzie także reveal Vanguard. No i przechodzimy do multiplayer tak grubo. Nowe mapy startowe, które będą na premierę, jest to Echelon 6x6 oraz Showbron 2x2 oraz 3x3, są to dwie mapy, a dwie pozostałe w sumie będzie 5, ale na razie tutaj jakby do 4 się przybliżymy. Drive-in oraz Zoo z Black Ops 1, te dwa remastery będą dopiero w sezonie, więc 2 na start, 2 później, a co do tamtego zobaczymy, 5.
Będzie także nowy tryb Agent, on chyba będzie na premierę, a ten drugi tryb, czyli Demolka, zajebista powraca, będzie w pół sezonie, można powiedzieć. No i normalnie byłby teraz tuning broni, lecz po prostu no, nie mamy zbytnio tyle czasu, także przechodzimy teraz do zombies. Nowa mapa Outbreak, Collateral, nowy cel transport, nowy pojazd Choke, tak jest, dobrze słyszeliście, nowy przedmiot rzemieślniczy Chwytak. Chwytak został dany, bardzo fajnie. Nowa playlista, będzie Endless 3. Jest to, powiedzmy, nie wiem, szybko przetłumaczyć. No taka powiedzmy playlista, w której gracie w Outbreak, macie 3 nieskończone regiony. Bardzo dziwne, ponieważ tam z dwóch możecie, wiadomo, się doprowadzić jednego do drugiego. A z trzeciego dopiero możecie robić eksfiltrację, macie w kółku te trzy same mapy, więc będzie to bardzo dziwny tryb, jakby też go do końca nie zrozumiałem, będzie to ta nowa playlista, która się nazywa Endless 3, czyli nieskończoność 3. Nie wiem, jak to przyznać, ale no. Dobra, nowy Intel, nowe dane, tak jest to, wiadomo, będzie nowy Intel w Outbreak, pewnie też Maur. Będzie nowa do trybu Onslaught ekskluzywnie, tryb, który już w sumie zaraz się kończy, ekskluzywnie będzie na wszystkie platformy, jest to właśnie tryb, mapa o nazwie Echelon i tam będą do zdobycia 3 sztuki danych, tak jak i właśnie w Outbreak, tak jak i w Maur, będzie tego więcej. Nowe misje operatorów w Zombies, już mówiłem, Deadtops Arcade otrzymał nową bonusową mapę i Kari Egi Exide, okej, okay, nice. No, to mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem, a tak naprawdę jest Egg, czyli jajko i X, it. Więc no, bardzo dziwna nazwa, ale dla wszystkich fanów Deadtops Arcade, jakby to jest dla mnie się szokujące, że żyjemy w takich czasach, gdzie przez cały rok supportują Deadtops Arcade. A przypominam, że ten tryb Deadtops Arcade robi jedna osoba, tylko jedna, dba o to wszystko, jedna, zawsze robiła jedna, to jest crazy. Dobra, witaj w sezonie, w którym szturm oraz wyzwania schematu Weapon Blueprint, tak jest, będzie bardzo fajne rzeczy, czyli tak zwane nowe schematy broni, Weapon Blueprint, nie mam pojęcia, jak to będzie działać, czy to będzie jakiś mały event, czy będzie można jakieś blueprinty sobie wygrywać, będzie to jakieś właśnie w sezonie, powiedzmy w mid-sezonie zakładam nowy tryb szturm. Jakby nie wiem. Znaczy to oczywiście wiadomo, że zombie, czyli zakładam, że to będzie Onslaught, właśnie w którym będzie mogli jakieś tam, wiadomo, kolejne blueprinty wygrywać, jak to w sumie zwykle, a może w jakiś inny sposób, nie mam pojęcia. Dobra, nowy perk oraz ulepszenie polowe szybko, mówimy te 5 poziomów, które oczywiście, aby odblokować, będziemy musieli pierwszy, wiadomo, zbierać sporo kryształów, sporo będziemy grali na streamach Outbreak, jakby wraz z premierą sezonu 5. A więc, pierwszy mówimy perk, nowy w sumie perk, który będzie z postrzeganiem śmierci, tak to można przetłumaczyć, tak jest, postrzeganie śmierci, sorry za chrypę, tak jest, umiejętność podstawowa, czyli zerowa, zasłonięci się wrogowie są widoczni przez ścianę, tak jak mówiłem, pierwszy poziom, zwiększy na szybkość aktualizacji minimapy, więc będzie wam, powiedzmy, też UAV szybciej wam, wiadomo, ujawniało zombiaków, jakby dla mnie to jest bez sensu, ale spoko, nie hejtuję, tylko przekazuję na razie tutaj, raportuję informacje. Poziom umiejętności 2, wrogowie wyświetlają wskaźniki z niebezpieczeństwa, gdy znajdują się za graczem, więc to jest dość jak blokap 4, jak macie wroga z tyłu z prawej, to będą takie wskaźniki koło waszego ekranu, tam gdzie was zombiaki biją, no będzie to, jest to bardzo dziwne, ale no, zobaczycie. Poziom umiejętności 3. Zyskaj 20% więcej łupów i wysokiej jakości. No i to jest zajebista rzecz, panie, 20% niebieskiego więcej lutu. Szkoda, że nie zielonego, bo zwykle w Outbreak się kończy szybciej zielony. Jak grasz wysokie rundy, takie wiecie, 20-30, wiecie, gracie po 5 godzin, no to wiadomo, że takie, wiadomo, to tam zwykle małpy są potrzebne, małpy są bardzo drogie, lecz teraz w sumie mruki wszystko naprawia, ponieważ za cenę, wiadomo, jednej mapy kupujesz dwie. No nieważne, poziom 4 zwiększ obrażenia penetracji pancerza o 25%. Wow, ten upgrade jest piękny. To jest praktycznie jak penetracja, jakby trochę double tap, czyli zwiększenie obrażeń penetracji od pancerza o 25%, jest to bardzo dużo. Szczególnie na wyższych runach, gdzie bossy mają ogromną ilość rzeczy, życia i same zombaki. Ogólnie bardzo ciężko jest czasem zabić, wiecie, to jest armorem, one są tak mocne czasem do zabicia. Trzeba mieć właśnie te wybuchowe ulepszenie na broni, inaczej masakra. Dobra, no i piąty poziom. Pobliskie skrzynie, zasoby wypadające przynuty są widoczne przez ścianę, więc no to jest, mówiąc wprost, na piątym poziomie dostajecie perk Vault Raid z Black Opsa 2. Ten perk w sumie miał tą jedną z funkcji, więc to jest bardzo fajne, że ten perk powraca. Jakby powiem, w tej grze jest zajebiście tak, że perk ma 5 perków, co jest tak zajebiste. No i na piątym właśnie poziomie macie to, że pobliskie skrzynie, zasoby, wszystko, amunicja i tak dalej, będzie widoczna przez ściany, więc bardzo fajnie. Przechodzimy do ulepszenia polewa, czyli burza Tesli, która także będzie interesująca i także ma 5 poziomów. Poziom pierwszy, no wiadomo, podstawowa tam funkcja, no to będzie łączyła się z innymi graczami i oni mają więcej obrażeń, tak dalej, to też piorunami walisz bossów, więc no i ogólnie zębaków. Poziom umiejętności pierwszy podwaja obrażenia zadawane przeciwnikom ogłuszonym przez burzę Tesli, bardzo fajnie. Poziom drugi zwiększa czas trwania do 15 sekund, czyli tak jak z gwardią. Poziom umiejętności 3 specjalnie wrogowie mogą zostać ogłuszeni i zranieni przez Tesla Storm. Czyli specjalnie mogą zranić, czy na pierwszym na przykład nie mogli zostać zranieni, tylko na przykład ogłuszeni. Poziom czwarty gracze regenerują pole, zyskują 25%. No to trochę źle przetłumaczone, ale gracze generujące pole, te powiedzmy Tesli, zyskują o 25% większą prędkość ruchu, nie? Będziecie szybciej, tak? Coś jak w stylu, wiadomo,
ta zasłona, tylko że tutaj 25% tylko szybciej. No spoko. Oraz poziom 5 umiejętności. Elitarni wrogowie mogą zostać ogłuszeni i zranieni przez Tesla Storm. Bardzo fajnie. I to jest właśnie te 5 poziomów. Jak to Tesla będzie spoko, ponieważ możesz się właśnie z 4 graczami łączyć. Jak jedna użyje, to mogą mieć wszyscy, więc to jest bardzo fajne, że jak masz 4 graczy i każdy ma Tesla, no to jest OP, to jest bardzo OP. No tak jakbyś mógł w każdej chwili praktycznie to włączyć, więc no. I ostatnie zmiany, bardzo fajne, wow. Tombstone, tak jest, Tombstone dostał Quick Revive'a. Co próbuję powiedzieć, to dostał powiedzmy małego buffa, w sumie dwa bardzo ważne buffy, które jak już, to żeby one były, co nie, ponieważ jak wciąż najgorszy perk, wiadomo, Tombstone, jak zawsze będzie, co nie, zawsze tak będzie, nie wiem kiedykolwiek, czy to się kiedykolwiek zmieni. Tak jest, Tombstone dostał dwie zmiany. Tombstone to oczywiście jest perk nagrobek, żeby ktoś tutaj nie ogarniał, czasem dużo nazw gadam po angielsku, wiem, że nie wszyscy ogarniają, ja tu jestem ogarnięty i tak dalej, ja powinnam nie było, spokoj, rozumiem, czemu nie. Gracze utrzymują teraz 25% mniej obrażeń w postaci cienia. Więc zajebiście, jak umrzesz z Tombstone'em i wejdziesz do trybu cienia, otrzymujesz tylko 75% obrażeń hita od zombiaka, albo od mimika, czy manglera. Nie 100%, nie? 100% wiadomo, standardowa ilość, jaką otrzymujesz. Więc no, więc tak to wygląda. Oraz druga zmiana, usunięto koszt ze skrytki Tombstone. Czyli jeżeli teraz się wykrwawisz, to ta skrzynka, która jest, ma perki w bronie, zwykle kosztuje tyle, ile... No już my umarłeś na 30 rundzie, respisz się mają 30k i to kosztuje 30k, jeżeli umarłeś, wykrwawiłeś się na 20 rundzie, masz 20k, to kosztuje 20k. W tym przypadku to będzie teraz 0 kosztowało, więc to jest OP, bo... No bo po prostu, znaczy OP, to nie jest OP, to miało tak zawsze być, ponieważ tu musieli wydać kasę, dostawać broń i tak dalej, ale tak naprawdę nic potem nie mogę sobie kupić, to było tak irytujące, że... No teraz to ma sens, że właśnie ta kasa zostanie powiedzmy tutaj, no... Po prostu jej nie wydasz, bierzesz, podchodzisz Tombstone, jak zwykle w Black Opsie 2 się w niego wbiegało i otrzymywałeś wszystkie bronie, wszystkie perki i jakby nie musiałeś kasy wydawać, z którą się respisz na początku rundy, no bo ona jest bardzo ważna i tak naprawdę to kasa, którą wydasz, powiedzmy, może właśnie, wiadomo, uratować ci życie, czyli zależy jak wydasz kasę, nie? No i do tego trojan dodał, że na starych mapach będą powiedzmy dosyć ciekawe rzeczy, czyli Maulder to ten kilka bardzo ciekawych niespodzianek i tutaj w sumie dali z oczkiem, więc bardzo, bardzo jestem zaintrygowany, jakby, że oni wciąż update'ują stare mapy i w ogóle na pewno Maulder jest nowe, ale ogólnie na Outbreak jakieś dodatkowe rzeczy, które będą, wiadomo, niespodzianką. Jest to crazy, że tam takie rzeczy powiedzmy, no zakładam, że to jakieś poboczne easteregi, które będą bardzo ciekawe, więc jak zakładam, że tutaj mała społeczność będzie oczywiście polowała na te małe easteregi poboczne, no i będzie ciekawe, więc to jest dla mnie szokujące, że oni wciąż dodają do Maur jakieś poboczne easteregi, nie? A na koniec taki mały bonusik w sumie z tego, co ominąłem w tym filmie, ponieważ ten film był i tak bardzo chaotyczny. Na piątym poziomie, to tam 10 będzie Woods na skina taki, na Bakera będzie na 50 taki. Co tu jeszcze ominąłem? Będzie w sumie... mamy w sumie 4 blueprinty, które... Bardzo dziwne, na przykład ten blueprint, który teraz widzicie na Famasa, będzie na 5 poziomie, nie? Na 5, patrzcie, 5, nie? Bardzo niski, ten 5, no nieważne, bardzo nisko, nie pamiętam dokładnie, który. Ten chyba będzie na tam około 25, coś tam, nie? Potem ten O nagle jest na 70... Nie, sorry, ten O na DMR będzie na 85. No to jest bardzo dla mnie dziwne, ponieważ ten skin na Famasa powinien właśnie być zamiast tego skina tutaj, tego DMR, nie? Czy tam MDMR 14. Więc no, to jest dla mnie bardzo dziwne, że te skiny czasem no nie są na swoich miejscach, nie? Że dostajemy taki zajebisty skin, potem taki gorszy na wyższym poziomie, z czego moim zdaniem tym wyższy poziom, tym lepsze nagrody powinniśmy dostawać, co nie? Taka logika. No i ostatni skin, który no pewnie będzie więcej, na razie takie otrzymaliśmy tylko informacje, będzie chociażby ten skin, takiego Geomatic, więc no będzie taki skin reaktywny, zobaczymy w jakich kolorach. Dobra, na dziś to na tyle. Słyszymy się w sumie na live'ie, pewnie rano, jutro, jak już będzie premiera. Będziemy sporo grali, grindowali. Zapraszam wszystkich do gry. Będzie oczywiście możliwość dołączenia. Będziemy grali multi, zombie, co tam się da w lezie. Będziemy grindowali nowe bronie, odblokowali nowy poziom battle pass, jak to zwykle. Sezon 5. Jakby, wow, nie byłem ani trochę zaintrygowany. Jakby tym marketingiem też byłem straszny. No, i w ogóle, a teraz... Taki mam hype, chyba większy niż sezon 4, jakby wiadomo, content może nie jest taki mocny, mi się wydaje, chociaż no wow, zaskakują, ponieważ będzie pewnie też sporo niespodzianek, o których nawet nie wiem, co nie, w połowie piątego sezonu, a powiedzmy, no i w tym sezonie ma być tego, wiadomo, reveal tego nowego koda, czyli Call Vanguard, także no, o tym będzie więcej, dzięki za oglądanie, oczywiście także będzie kolejny film na kanale, powiedzmy w sobotę, niedzielę, nie mam pojęcia, czy w kolejnym tygodniu, czy nawet w tym temat tuningu broni, ponieważ tuning też był dosyć duży w multiplayerze Black Ops Cold, ponieważ Warzone nie coveruje, elo Warzone, no i co, dzięki za wpadnięcie, stopę w górę, bardzo mi dużo pomoże. No i do zobaczenia w kolejnych. Na razie, makro. It's not always going to go the way you want it to. But you always have to find a way to come up on top. You want my advice? Trust no one. Especially me.